przeszczytać. Ale Tadek też, nie? Widzę, że tak też boczkiem, boczkiem. No, Tadek do niego bardziej. A kto to przyszedł? Przyszła nasza najmniejsza artystka. Co się stało? Nie ma. No, ale się wkurzyłaś. Mępka, pokaż się. Jak mi się tam mępka? O, ładna, śliczna dziewuszka. Pokaż, jaki masz uśmiech piękny, bo wy jej nie widziałeś. Martynka! Kluczyka się zrobić, mogę się kluczyka zrobić. Jedziemy w samochodzie, ona tu staje i do lusterka. Piękny ma uśmiech. Nie masz ładnego kluczyka. Ona jest najpiękniejsza w Przemkowie dziewucha. Teraz niech cię wujek nagra. O, ale ładna. Śliczna. Śliczna. Ale uśmiech, ząb. Oj, w telewizji będziesz występować. W telewizji ją pokażemy. Pomadkę? Nie masz. Masz. No jak nie masz? To usta jeszcze wymaluj, tak? Będziesz jeszcze ładniejsza. O. Ślicznie. Co ty mówisz? O, jak się błyszczy ładnie, ślicznie. No błyszczą się. Ja już normalnie się zakochałem w niej. Kurde. Nie zrobiło to na mnie wrażenie. Nie ty pierwszy. Chyba nie ty pierwszy. O, jaka piękna. Piękna dama. Powiedz cześć. Powiedz cześć. Ale nawet się nie ruszy już. No powiedz cześć. No też mi się. Weź rączko, a jak panienka ma na imię? Powiedz, Martynka. Martynka. A nazwisko? Sitarak. Ślicznie. A gdzie pani mieszka? W Przemkowie. O, ile masz lat? I jeszcze na jakiej? 4,5. 4,5. A na jakiej ulicy panienka mieszka? Martynka, na jakiej ulicy mieszkasz? Na Kwiatowej. Kwiatowa ile? 5. 5. To już teraz mam cię nagraną, wiem gdzie mieszkasz. Tylko jeszcze nie wiem, czy masz jakiegoś chłopca, którego lubisz? Mam Jancie i Tomiego z Power Rangers. Ślicznie. Ja myślę, a Mateusza też lubisz? Bo on mówi, że ci lubisz go. Mateusza też lubisz? Nie. Lubisz czy nie? A wiesz, który to jest? Nie lubi. A dlaczego go nie lubisz? Bo on cię bije chyba, tak? No, ja też tak myślałem. Dobra, robię zdjęcie. No właśnie, dobra, robię. Robisz zdjęcie. Cały czas robię. Cały czas robię. Cały czas robię. Wiesz, ile byś miała zdjęć i jać. Ale jesteś piękna dama. Jęczenia. Już koniec? Nie. No, na dobra. Dworze. Nie. Dawaj go skurczybyka. Już go mam. Mam go w kadrze. Widziłem go. Był. Był, znowu mi zginął. Już go łapiemy. Telewizja idzie, szuka. Afera na trzy gwizdki. Bracie, uciekający Maleł. Wyłączył. Kabel wy... Wienek niech zagrywa. Znowu i Wienek zagrywa. Nie mu się ręce często. Już mu przestał. Tysiąc po raz. Po raz. Mateusza na pewno. O, występy się zaczęły. Kiedy to zrobię? Zaraz jadę. Organizujemy bar. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. Uważamy, że reprezentują Danię. 100 lat, ja teraz. Żyją, żyją nam. 100 lat, 100 lat. Ja jestem, trzymam na imię. Mam na imię Mateusz. A ja Martynka. Ja mam Mateusz. No słyszę, ludzie też słyszą. O, pięknie. Pięknie. Wy jesteście chyba państwo narzeczeni? Czy państwo są małżeństwem? Nie. A tak jakoś razem stoicie, mi się wydawało, że wy jesteście małżeństwem. To jest mężczyzna jako mąż, tata, a to pani jako kobieta i żona. I mama. A co panienka w tych kieszeniach nachowała tyle? Co to jest takiego? Poświęcone wszystko. Poświęcone?
A to nie do jedzenia, tylko do święcenia? Tak. Rozumiem. A która panienki mama jest? Ta jest mamusia? A jak ona ma na imię? Irena Sitarak. Irena Sitarak, ślicznie. A ta twoja mama ma męża? To twój tatuś. Śliczny tatuś. Nie wiadomo. Dwie siostry. A to dwie siostry tamte. A jak siostry mają na imię? Karolina, a druga nie wiem. Imienia siostry nie znasz? A druga nie wiesz. A ja ci powiem po cichu na ucho. Kasia. Druga jak ma na imię? Karolinka się nie. A rozumiem. A tamte dwie dziewczyny za tobą, kto to jest? Ale masz siostry. To ty same siostry masz. Siostry. A ja twoim bratem może jestem? A jak siostry mają na imię? Możemy komuś odpowiedzieć? Karolina, a powiedz mi, kto to tutaj siedzi pod oknem, pod kaloryferem? A czy mistrzowie pozwolą... Tu jest kaloryfer, ta pani, o tej pani. Kto to jest? Ale ona ciociunia, tu. Tadeuszek. Kto to jest? Ja? Martynka może jeść? Pewnie. A słuchaj, to jest moja ulubiona ciociunia. Kto to jest Martynka? Słyszysz? Powiedz tak wykowi. No. Oj, nie ciocia, moja ulubiona ciociunia, powiedz. Ślicznie. A Mateusz, powiedz mi, gdzie jest twój tato? Mateusz! O! Poluje na Arabów, tak? Ilaku! Ilaku, ślicznie. A mama gdzie twoja jest? To! O, to jest ta twoja mama? A jak ona ma na imię? Siedem. Ania! Mój tato Mariusz. Mariusz. A nazwisko twoje? Zobacz, Armia Zbawienia przybyła. I lornetka. Zobacz, i Armia Zbawienia przyszła. Straszne rzeczy. Kamerzyste telewizję zastrzelą. Natomiast mistrzowie, tylko w dzisiejszym programie... Rozumka. 7400... O, zobacz, teraz... Jak mu się podobał? No widzisz, idzie, pewnie Łukasz przyjeżdża w niedzielę. Ja wie, kurczę, Łukasz, bo jedziemy teraz do walkę, nie? Piszcie ją za ile? Robię z pięciem! Co robię? To jest do Łukasza, więc ja już dawno nie robię. Bo ja nie teraz! Już bierze, oj Łukasz, czekaj, jeszcze przyleciał. Nie, nie. Pani Kamila, sądzisz ogórek, tak? Widać, że dziecko wojskowego. To jeszcze co, ma pani? Przyleciał te wszystkie, te swoje lotniki do tego. Jeszcze nie, bo ja wie, tylko bym się. No, jeszcze nie. To się zaboro łaskę! Mateuszek nie krzyk. Mateuszek tak brzydko jest. Weź to wino z rąk. Słucham, no? Nie. Robisz? Jak? Robię. Cały czas robię. Jak tutaj te światełko czerwone się świeci, to wtedy jest robione zdjęcie, wiesz? Widzisz czerwone? No, ale nie na tym kółku. To wtedy... Nie. O, stary pijak. Z butelką na głowie. To wszystkiego przyznaję. Wiesz, że ma czerwone. Czy trzeba wyłączyć telewizor? O, taki pogłos idzie mocny, wiesz? Gienek nam. Aha, jadą.
No, wiesz, a oni ten samochód wypożyczyli, tak? Jak kargule ma na pewno. Kargule za pociągiem, bo do mnie przyjechać. No, ale ja będzie widać, że źle umyłam okna. No wiesz. Ale to będzie widać, to będzie świadczyć od tobie. Nie raz nie wyglądała, ale nie wiem, jak się wierzę. Teraz na tak małą tylko pierwszej nocy, to już w ogóle nic nie mogą mieć. Bo jak mamy oboje pierwszą zmianę, to mi przyjdę z pracy do czwarta, bo to jeszcze muszę tu matkę. A gdzie matka jest? Tak. Tu siadają, Danka, Andrzej. Patrzę, bo już mam czwarta, to już nie Da na ojciec bierze na pieniądze na ciebie. Skąd? Z kogo? Kiedyś jak ktoś przyjdzie do nas, nie będzie wiedział, jak wyglądacie. To... Ale Danka to mówię, ty to robisz jakieś cuda chyba w tej Ameryce. Aha, tak. Ja ty jeszcze nie odkryłeś jednej prawdy, Maria. Właśnie tego. Wszystkie kobiety, które wyszły za tabaku, wyglądają dobrze. Są takie Nina, słyszałaś? Co? No akurat. No, Nina też dobrze właśnie wygląda. No, że wszystkie kobiety, które wychodzą za tabaku, to są ładne. A, to słyszałam. Nie, on powiedział, że są takie. To się stało. Czas na nich nie gra. Nie gra. Cicho, Mateusz, bo się kameruje. Mateusz, jesteś w telewizji, no. A, rozum. O, już teraz włączony. Już Tadzia nagrywa się. To co, Buja? Aha. Przełącz. Już do... A Przemek jeszcze miał wtedy dolary, nawet nie miał, wiesz, wymienione, no i baba, wiesz, na tym, bo to na PKP, jeszcze te budki, jak ten sklepy, nie? Nie pykaj, bo nie pykaj, no i bo psujesz, jak Przemek miał jeszcze dolary, nie, i baba nam nie chciała sprzedać, bo on mówi, o, no dolarów nie bierze, coś tam, ale później zobaczyła, ile, o, my nie tak długo się. Amerykę pozdrówcie od nas. Niby z Bogiem. Przemkał cały. Kurka. Ja mówię, że ja tam nie jadę. Przemka ja Maćka bandę i tam całą myślę. Tak, wszystkich. Wszystkich. Jakich honorem się nie chciał przyjść. No wiesz, tam już to jest. Nie są goście, to co roku przyjeżdżają. Siła nie. A i ty wy już nie komentujcie tu. A to dzwoni i popłakalibyście na koniec, a nie. Nie, no już prawie właśnie płaczemy. Każdy zagaduje, że nie. No to ja co, ja czekam z kamerą na wasze łzy. Na wasze łzy. Ale Danusia to tak łyska się kręci, nie? Tak. Uczuciowa. Przyjedziecie z Iraku, będziemy mieć pieniądze, paszporty. Nie żałuj sobie, popłacz. No, zamiast pomóc, to kameruję. Poczekaj, niech odjadą. A co? Asia już idzie? Asia idzie, będę Do Berlina, to na co muszę zjechać, żeby do Janki? No to jak tu się ukierować? Później to w Francji, na przykład tu.